naszym mieście, jak w przysłowiowym tyglu, od zawsze mieszały się odmienne kultury. Kultury reprezentowane przez ludzi różnych mniejszości, religii, języków. Co pozostało po dawnych mieszkańcach naszego miasta i co dzisiaj wyróżnia Białystok, dowiedzą się Państwo podczas spaceru zatytułowanego Wielokulturowy Tygiel. Odwiedzimy miejsca, które dawniej tętniły gwarą różnych języków, pachniały dziś zapomnianymi potrawami. Spacery odbędą się 2 sierpnia o godzinie 11 i 15. Więcej szczegółów na Facebooku. Serdecznie zapraszamy.